siemano, z tej strony Bartuś! Witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj porozmawiamy na temat technologii, która została totalnie zapomniana. Robiła ona ogromne wrażenie w tamtym czasie, gdy została zaprezentowana, jednakże nigdy nie doszło do skutku jej tak naprawdę wdrożenie z racji prawdopodobnie ceny i postępu technologicznego wtedy, jaki miał miejsce. A więc zaczynamy i jedziemy z intro. Kojarzycie może technologię Ambilight od Philipsa, która wam wizualnie rozszerza tak naprawdę obszar wyświetlania telewizora? Praktycznie tym samym było Illumiroom od Microsoftu, jednakże dużo lepsze. Illumiroom co prawda nie korzystało z żadnej dodatkowej technologii w telewizorze, ale trzeba było mieć do tego projektor, Kinecta, Xboxa 360, no i oczywiście najzwyklejszy telewizor. Technologia ta polegała na tym, że Kinect w czasie rzeczywistym mapował wam wasze tak naprawdę pomieszczenie, skanował go w 3D, więc totalnie wiedział, gdzie, jaka jest odległość, jeżeli chodzi o wystające półki, kolory tych półek, przez co projektor mógł tak naprawdę korygować kolory narzucane na ścianę. Technologia ta co prawda nigdy nie została finalnie wprowadzona, więc nigdy nie zobaczyliśmy tego w pełnoprawnej grze, jednakże tech dema pokazywały, że naprawdę był spory potencjał tej technologii. Na przykład jeżeli wjechaliście samochodem w jasne otoczenie, to pokój robił się jasny, a gdy oczywiście wjechaliście na przykład w jakiś tunel, no to wszystko się zaciemniało. Najbardziej chyba na mnie wrażenie robiła ta technologia, która pokazywała, że gdy padają płatki śniegu, to one potrafią wam spaść właśnie na podłogę i jeżeli zahamujecie samochodem, to płatki śniegu potrafiły wjechać pod półkę, no i jeżeli przygazowaliście, to płatki śniegu zbliżały się w waszą stronę. Oczywiście to nie było jedyne zastosowanie, ponieważ wy w wszelakich strzelankach mogliście używać jakiegoś efektu takiego, nazwijmy to boom, który strząsał wam ekranem podczas strzału. Mogliście rozszerzać sobie obraz i widzieć jakieś znajdźki poza po prostu ekranem telewizora. No problematyczność tej technologii wynikała na pewno z tego powodu, że właśnie było to mega drogie rozwiązanie, mega unikalne. Ciekawe, czy właśnie twórcy gier chcieliby implementować ten system, ale muszę powiedzieć, że no nadal, po tylu latach on robi mega wrażenie, bo chyba prezentacja była dokładnie 10 lat temu. Wydaje mi się też, że ta technologia po prostu została zastąpiona przez gogle VR, które pozwalają wam poczuć tą imersję jeszcze lepiej. Jednakże gogle VR mają jeden znaczący minus w porównaniu do tej technologii, mianowicie obraz może obserwować tylko jedna osoba, podczas gdy w takim Illumiroom mogłoby obserwować to zdarzenie i brać udział w tym świecie kilka osób jednocześnie. Dajcie znać koniecznie, czy w ogóle słyszeliście na temat tej technologii i czy przetestowalibyście ją. Tak jak mówiłem, właśnie czasy Xboxa 360 PS3 były naprawdę zwariowane i wprowadzano masę fajnych rozwiązań. Szkoda, że niektóre z nich po prostu nie przetrwały, tak jak ta technologia. No ale tak jak mówię, cena prawdopodobnie zabiłaby popularność tego rozwiązania, więc wszelaka implementacja tego do gier pewnie skończyłaby się na dwóch, trzech pozycjach, które to wspierają. Mam nadzieję, że taki wspominkowy odcinek wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć!